W sobotę i niedzielę odbyły się regaty o Puchar Magnolii. Impreza jak zawsze cieszyła się ogromnym powodzeniem. Na szczęście również pogoda dopisała żeglarzom. Młodzież z Centrum Żeglarskiego pływała m.in. na jachtach Magnolia, Urtica, Forsycja czy Zryw. W zeszłym roku cieszyły się również dużym zainteresowaniem. Na jeziorze Dąbie ścigało się aż 47 jachtów. W klasie Open 1 zwyciężył jacht Master 3. Drugie miejsce zajął Krabo, trzecie Skorpena. Poza podium znalazła się załoga Endora, jednak można by wyróżnić ją za jedne z najlepszych humorów na jeziorze. W klasie Open 2 zwyciężyła Urtica, na drugim miejscu zakończył Zryw, trzecie honorowe miejsce na podium zajęła zaś Magnolia, tytułowa Łódź Regat. W tej klasie na podium stanęło więc Centrum Żeglarskie. Nazwa regat nawiązuje do kwiatów, ale również jachtu o takim samym imieniu. Uczestnicy regat sami przyznali, że jest to wyjątkowe wydarzenie, które na całe szczęście zostało reaktywowane.